Prezydent Łukasz Borowiak otrzymał odpowiedź na list, który wystosował do Tomasza Nazę, prezesa firmy Lighthouser Polska, o której problemach już kilkukrotnie informowaliśmy. W odpowiedzi jest choć jedna wiadomość dla pracowników, którzy do tej pory nie wiedzieli, czy otrzymają zaległe wynagrodzenie. Prezydent zwrócił się do Tomasza Nazę z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Podkreślił, że firma funkcjonowała na leszczyńskim rynku od 1999 roku i dotychczas zapewniała stabilne zatrudnienie. Prezydent zaproponował, Planował też spotkanie w celu omówienia potencjalnych rozwiązań, by wesprzeć firmę i pracowników. Oto odpowiedź. Szanowny Panie Prezydencie, w odpowiedzi na Pana pismo chciałbym poinformować, że jedyną osobą do udzielania informacji na temat sytuacji firmy Lighthäuser Polska jest prezes zarządu, pan Andreas Franz. Reakcja łańcuchowa spowodowana epidemią koronawirusa zmusiła nas do zmiany profilu produkcji z ubrań męskich na maseczki ochronne. Niestety nowy produkt niedostosowany do naszego procesu produkcyjnego nie pozwolił nas Zapewnienie wystarczających wpływów finansowych dla firmy. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie uregulować nasze należności wobec pracowników w połowie. Nawiązując do pana pisma, w którym jest pan gotowy do przedstawienia rozwiązań, które mogłyby nas wesprzeć, prosimy o przedstawienie możliwości wsparcia naszych pracowników oraz firmy. Z poważaniem z upoważnienia Tomasz Nazę, prezes zarządu Andreas Franz. Przedstawiciele firmy nie wyrazili zainteresowania spotkaniem z prezydentem.